Cześć, tutaj Justyna. Witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Tym razem pokażę Wam model z serii LEGO Technics. Będzie to Hot Rod, czyli zestaw o numerze 42022, przeznaczony dla dzieci od 9 roku życia. W zestawie znajdziemy 414 elementów oraz dwie ilustrowane instrukcje, które podpowiedzą nam, w jaki sposób składać klocki. Myślę, że ten Hot Rod spodoba się niejednemu chłopcu. Wyglądem przypomina on samochód w starym stylu. Tak wyglądały m.in. pierwsze modele samochodów. Mamy tutaj odkryty silnik z ruchomymi tłokami. Możemy nimi poruszać. Dodatkowo samochód ma działający układ kierowniczy i możemy sterować przednią osią. Samochód może skręcać w prawo, a także w lewo. Błękitna karoseria ozdobiona jest przerażającą czaszką, a także płomieniami. Aktualnie samochód jest kabrioletem, ale w każdej chwili możemy to zmienić za pomocą tego pokrętła. Sprytny mechanizm sprawia, że już po chwili pojawia się daszek. Dwa niebiesko-czarne fotele możemy ustawić pod różnym kątem, no a w środku znajdziemy także kierownicę. Koła samochodu są gumowe, dzięki czemu mają one świetną przyczepność. Z pomocą drugiej instrukcji Hot Roda możecie przerobić na samochód terenowy, no i pokażę go w następnej recenzji. Jestem przekonana, że Hot Rod, którego zobaczyliście w tym odcinku, to zestaw, który spodoba się każdemu małemu konstruktorowi. W zestawie znajdziemy całą masę ciekawych klocków, dzięki którym możemy stworzyć dwa różne modele samochodu. Hot Rod charakteryzuje się ruchomym układem kierowniczym. Mamy tutaj odsłonięty silnik, no i myślę, że prezentuje się on naprawdę fantastycznie. Ja zestaw oceniam na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, a także do lajkowania i do subskrybowania naszego kanału, na którym znajdziecie również inne zestawy z serii LEGO. Do zobaczenia!